Hej, hej, siemanko, witam wszystkich w kolejnym odcinku z Bloodborne. Ostatnio udało nam się pokonać pierwszego bossa. Lecimy w takim razie na drugiego, bo ten drugi już niedaleko. Wow, zapomniałem, że tu jest piesol. A piesola najlepiej zrobić na szaro, bardzo szybko. Dobra, jest pieseł. Zapomniałem w sumie, czy to jest ta droga, o którą mi chodzi. Dobra, może najpierw zabijmy te psy, bo one później będą wyskakiwać na plecy. Znaczy, mam nadzieję, że nie, ale bardzo prawdopodobne, że jakieś te psiury by mi na plecy wyskoczyło. Dobra. Nie do końca tędy chciałem iść, ale niech już będzie. Let it be. Chociaż wiecie co? Nie, pójdę tą drugą stroną. Tylko żeby tam teraz wyjść na górę, to ja potrzebuję... Aha, przejść obok tych... frajerów na górze. No, obok tych wilkołaków. Nie przekażecie... O, przy okazji sobie możemy nafarmić chyba kulę na tym... On powinien nam dropnąć, bo on ma pistolet. Zazwyczaj ci, co mają... O, super, 4. Zazwyczaj ci goście mają kulę, to jest spoko. A ja może sobie przebiegnę... Wow! Ja może sobie obok tych wilkołaków przebiegnę. Nie chcę mi się, kurde, z nimi walczyć. A dwa na raz mogą mi zrobić kuku. O, jeden już się skapnął. Ciekawy jestem, czy jestem w stanie... Wow! Małe obrażenie, Wow. A on tu nie przejdzie przez ten? Przez drzwi? Wow! Zapomniałem o tobie. Skubaniec. Ej, dwa tu przylazły. A no wiecie co? Zrobię tak. Bands. Aj, postaram się podejść troszeczkę bliżej. Nieźle. Dobra, jeden padł. Niech drugi podejdzie. Kurde, mało tym ładowanym się mu zadaje. A na skokowym? 77, kurde. Dziwi mnie fakt, dlaczego tak mało się mu zadaje. Później to naprawdę sporo można mu przyłożyć. Później one nie są tak ciężkie do pokonania. A teraz, kurde, biję i nie mogę, kurde, ubić. Czego ja wcześniej na to nie padałem, żeby, kurde, je tak bić tutaj w przejściu? Nie mam zielonego pojęcia, przepraszam. Dobra, fiolki z krwią na razie. Można sobie lekko pofarmić właśnie na nich, więc jest okej. Ja sobie pójdę tą drugą stroną, mianowicie tą. Będzie troszeczkę szybciej. Będzie mniej tych gości z tymi wszystkimi kurde dzidami i tak dalej. To powinno być o wiele szybciej. Znaczy tutaj też będą, ale mniej. Ale będzie ich mniej. To mogę was zapewnić. Może znowu wpadnę tam do tej dziury, kurde, zasranej. Okej. Dobra, i został taki... zaraz, bo tu po dwóch stronach są goście. A tam dalej jest... O, właśnie. Dzień dobry. Kurde, to nie jest takie... Ten miecz nie jest taki super. Z czego on ma dobry przelicznik? Boże, on ma dobry przelicznik z tego... Z siły, czyli lepsze to niż co ja mam, tak? Bo miałem D. No czyli pójdziemy w siłę. Dobra. Pójdziemy w siłę. W takim razie... Ja tak na innym save'ie, na live'ie jestem w innym miejscu. Przez co...
Stety bądź niestety się trochę gubię, gdzie ja w tym momencie jestem, gdzie ja powinienem iść i co mam odblokowane, a czego nie. Kurde, bo mi spadło. No i tak spadł. No, brilliant. Kurde. Spadł mi, a tutaj są szczury, no. Dojdzie do tego, że ja muszę tam zleść. Kurde, z tymi szczurami zawalczyć, co? Takiego wałka. No to będzie przypał, jak na przykład mi szczur zabije. Dobra, jeszcze jeden. No, jakoś mi się udało z nimi wycyrklować. Tylko z krwią to się przyda. Nie zużyłem tej krwi tak dużo. Dobra, został jeszcze jeden szczurek. Super. I tutaj trzeba będzie zeskoczyć. Można było cywilizowanie iść po drugiej stronie. A właśnie, przecież ja mogłem cywilizowanie zejść po drabinie z tamtej strony. Nie! Spadł tam! Shit! Jak on tam spadł, to ja teraz muszę na niego tam zlecieć. Oh fuck. No, na belkę, proszę! Na belkę! Nie! Wow, ała! Auć! W ogóle zauważyłem, że niektórzy umieją wchodzić po drabinie. Ten akurat nie potrafił, nie bardzo dobrze. No ale tego bym chciał bardzo, ale to bardzo ubić jakoś w taki cywilizowany sposób. Może po prostu rzucę w niego mołotowym. No, bo on jest denerwujący, on ma strasznie duży zasięg. A ja przecież mogłem zejść tędy. Obok tej fontanny, przy której zabijaliśmy pierwszego Igora. A te typki na dole są też denerwujące. Więc spróbujmy. Aha, nie, takiego wałka. Dobra, wiecie co? Sobie obejdę. Łoż ty wpyta, Alech jest. Co wy na to? What the f... Ej, bliski tu, ono się... O! Ej, one są kurde mocne. Albo ja muszę zmienić broń. Bo wcześniej ja kurde biłem dosyć szybko. A teraz? Niby są w kupie, można je bić. Łop! Nie, bo mnie zarażą. Ała! Dobra. Nie w środek, nie w środek. W środek to kurde będzie pozamiatane później. Jezus Maria, gdzie z tymi ręcoma? Żyga tutaj w ogóle. Wstydziłbyś się naprawdę. Ile jeszcze zostało? Jeden jeszcze taki pouchstein. Dobra. Ała! Oddawaj moje zdrowie. Dziękuję bardzo. Fiolki z krwią. Super, ja sobie jedną zużyję. Może jakąś mi się. O, jedna mi się załadowała. I jeszcze jedna fiolka z krwią, super. Dobra. No to lecimy w takim razie na most. Tutaj był jeszcze jakiś? Nie, tutaj nie było. Albo przy las stąd. O, to było średnio. Jakbym tam zginął, bym się zdenerwował. Są ptaki, które będą chciały na mnie zeskoczyć. Takie loty, nie loty.
Takie wróbelki, no kochane. Kochane wróbelki. No i tutaj mam jeszcze was, tak? Kochani wy moi. Chyba jeden jest out. I zastanawiam się, czy faktycznie tamta broń nie była lepsza. Uwaga, sprawdzamy. No wydaje się być lepsza. Nie wiem dlaczego. Ta ma lepsze ataki niby. Jest lepiej wyskalowana. O Jezus, ptoki. A raczej jeden ptok. I jeszcze jeden ptok. Zobaczcie, tym ptakom nawet zabieramy wiele więcej zdrowia. Tam jest taka świnia, więc okej, skup się na unikach, och radość. Tam jest taka świnia. I do tej świni na razie nie warto iść. Bo można ją zajść od tyłu. Kto by nie chciał zajść świni od tyłu? Każdy by chciał, przecież. Dobra, jesteśmy tutaj, zaraz wam pokażę gdzie, ale chwileczkę. Zaraz wracam. Okej, już jestem. Słuchajcie, nie wiem czy pamiętacie, tam się odbiłem w pewnym momencie od pewnej... od pewnej windy. Tą windę się właśnie tutaj aktywuje. I to jest śmieszne troszeczkę, dlatego że... Zobaczcie, wjechaliśmy na górę, ona się tak jakby aktywowała i teraz możemy ją spokojnie zrzucać na dół, bądź wołać na górę. Znaczy wołać na dół albo wołać na górę, zależy jak się tam zrespimy, gdzie i gdzie będziemy jej potrzebować, więc ona tak jakby teraz jest aktywna. I to jest bardzo fajny skrót do następnego bossa, a boss już niedaleko. Zaraz postaram się wam pokazać gdzie. Także wróciłem na razie do mojej tej broni takiej pierwszej. O kurde, dziwnie zadaje większe obrażenia. Właśnie. Au! No chyba sobie jaje robicie. Panowie. Ej, was miała przejechać ta cała kurde kula. No ja pierdzielę, no nie wierzę. To jest Dark Souls po prostu. Znaczy Dark Souls, to jest Bloodborne, czyli... Don't be greedy. Fiolka z krwią, jedna. Dobra, zużyję sobie jeszcze jedną, bo być może z tego Igora nam dropnie. A bardzo możliwe, że dropnie. No chodź. No chodź. No się czy... Tak? Zadaję 66. Zobaczę, czy jeszcze raz zadam... Wow! 66. No dobra. No to już go dobiję do końca. Może. Wow! Ej! Nie pchaj! Ej, czy sobie jaj robicie? Jakim cudem on nie padł? Fuck you! Dobra, dwie fiolki z krwią, przynajmniej mi się zwróciły. Jakim cudem on nie padł? Nie mam zielonego pojęcia. Dobra, mamy cztery wglądy, moglibyśmy sobie kogoś przyzwać do pomocy na bossie, ale nie chcę. Dlatego, że ten boss jest w miarę taki jeszcze do pokonania samodzielnie. Tu. No właśnie, mamy taki oto tutaj drabinkę. Ja się postaram wam pokazać, co jest na dole. Pamiętacie o świni? Jeżeli ktoś ma orientację w terenie, to powinien wiedzieć, co nas teraz tutaj będzie czekać. Przybywasz we właściwe miejsce. No dokładnie. Patrzcie, jest i świnka. Jest i świnka. I ten guziec... Guziec nie jest w stanie przejść przez... O, właśnie to przejście. W takim razie guźca można ubić tutaj. Tylko, że jeszcze jakby guziec był tak w miarę w miejscu tutaj, gdzie są te wrota, to by było super. Wow, wow, wow. Tu trzeba uważać, bo one też walą przez... 101, tak? 101. A nie trafiłem. Ojojojoj, boli, boli. Ej, świnia. Serio?
Padła? Padła. No i super. Co masz? Fiolkę z krwią, którą nam wpada do ekwipunku, znaczy do tego. Strzeż się oparcie. No nie, tam nie będziemy schodzić, na pewno nie będziemy zeskakiwać. To jest for sure. Złożę broń, jakbym musiał szybko kogoś odznaka. Piły tropiciela. Nie mam zielonego pojęcia, co to jest. Możemy sobie przeczytać w sumie. Tak naprawdę. Odznaka piły tropiciela. Świetny stan. Odznaka wykuta dawno temu w kuźni. Odznacza zręczność w tropieniu bestii. Kuźni już nie ma i nikt też nie rozpoznaje znaczenia tej odznaki z wyjątkiem posłańców w misie, którzy zwracają na nią dużą uwagę. Niektóre rzeczy można przekazać tylko tropicielom, przynajmniej tak uważają posłańcy. No, posłańcy to są, to wiadomo, te takie małe gnojki. Okej, i tutaj chyba wchodziliśmy na górę po drabinie, z tego co pamiętam. Tak, dokładnie. No dobra, no to lecimy w takim razie dalej. Zmierzamy trochę powoli do bossa. Ciekawy jestem, czy uda mi się tego bossa, kurde, pokonać, czy nie. Zastanawiam się, czy nie wrócić się i nie zużyć moich tych 4000 tętnień na level. Będzie jeden albo dwa levele, jeżeli byśmy sobie dorzucili z tych takich rozgniatanych krwi. To powinno być troszkę więcej. Ale dobra, wiecie co, ja się tutaj uleczę, dlatego że przed sobą mamy tych dwóch typów, którzy są dość zwinni, zwłaszcza ten taki chudy, bez odzienia i bez pochodni. Odkryłem jedną rzecz nową. No, dobra, to nie jest ta rzecz. Odkryłem jedną rzecz nową. Czy ten gość mnie goni? Ten gość mnie chciał gonić. Mianowicie, jak zadajemy te obrażenia... Jak zadajemy te obrażenia, znaczy ten finisher... No kuźwa mać! Jaki on ma zasięg? Jak robimy ten finisher, to jesteśmy nie jesteśmy podatni na ataki kogokolwiek tam gdzieś z boku. Czyli jest spoko. I tak jak było, to dobrze. Aha, a wyprowadziłem go z równowagi dlatego, że zaatakowałem go od tyłu takim ładowanym atakiem. Sponia. Znaka tropiciela. Dobra. No i co? No i kurde. Bosiątko. Beasts all over the shop. You'll be one of them, sooner or later. No i ten miły pan jest naprawdę... No kurna, no nie wierzę. Zrobiłem rewersu niestety. Dobra, wiecie co? Sobie pójdę w takie inne miejsce, mianowicie gdzieś na schody, bo nie ma tych wszystkich nagrobków pieprzonych, które... No! No nie wierzę. Ile razy będziesz do mnie strzelał, gościu? No, no chyba nie.
Dwa ataki unik. Z tego względu, że... Wow! Dobra. No właśnie. Ops. No nie wierzę. No nie, kurde, mnie szlak trafi z tym jego kurna shotgunem. No, idzie lul. Z tym jego shotgunem, aaa, garłak, czy co to tam jest. Straszne. No tam znowu. Nie, nie. Na gościa jakoś nie kuma, że jest na schodach, no. Ej, cheatujesz, gościu. Dobra, przyszedł. Skończył. O! Skończyły się. Dzień dziecka. No nie wierzę, no. Na niego... Fuck you! Na niego nie działają, kurde, te rewersy na razie. Mam nadzieję, że za niedługo będą ten działać. Gdzie on jest? Ach! No. Unik. O, ty mendo. Ja sobie tu oczywiście powolutku zejdę. Tak trochę z nim będę gonił. Podszedłem za szybko. Dobra. Kurde, on jeszcze na końcu strzela z tego gorącza. O Jezus Maria. Dobrze. Nie pogadać. What the fuck? To jest właśnie kolejny stadium tego typa. Ciekawe, nie? Aha. Na szczęście teraz już nie strzela. Kurde, odbiliśmy się obydwoje. Odbiliśmy się razem, a mogłem go zaatakować właśnie finisherem, także kule trzeba oszczędzać jak najbardziej. Mi z pola widzenia w ogóle. Mm.
postaram zrobić to samo znowu. Bo tutaj między tymi nagrobkami nigdy nie wiecie, kiedy jak chcecie zrobić rola. Czy rola, nie tyle nawet rola, co po prostu unik jakikolwiek, to wpadniecie na nagrobek. A to może być śmierć. Koniec? Koniec! No i super. Klucz do grobowca Oedona. Klucz do grobowca Oedona. Nie było źle. Dostaliśmy znowu wgląd. 4 wglądy. Rozpaliliśmy lampę. Pokonaliśmy bossa za pierwszym razem. Nie jest źle. Czyli 2 bossów na razie za pierwszym razem pokonaliśmy. Jest spoko. Jest spoko moim zdaniem. Może być, co? Tak sobie sprawdzam tutaj, czy nie ma żadnych duszyczek pochowanych, znaczy duszyczek. Krwi. Tętnień. Nie wiem. Erytrocytów czy coś. No to czasami lubią tak gdzieś po bokach być pochowane. Nie, tam był tylko nagrobek, że ktoś tam zginął. No dobra, no to lecimy w takim razie dalej. Powinniśmy móc tym chyba kluczem otworzyć te drzwi. Z tego co się orientuję. Tak. Klucz do grobowca Oedona, czy Oedona, Nona. Kto daje 2 samogłoski po sobie? Nie mam zielonego pojęcia. Dobra, ale dalej pójdziemy sobie w kolejnym odcinku, także dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę oraz zostawcie komentarz. Trzymajcie się. Pa, pa.